Witam was serdecznie, z tej strony Bolek w kolejnym odcinku Piwko z Bolkiem i w dzisiejszym filmie mamy czas na EB, czyli piwo jasne, pełne EB. Jest naprawdę dobre, smakuje jak żywiec według mnie. I z tego co ja przeczytałem, to jest to właśnie żywca. Mój ojciec o tym piwie mi kiedyś wspominał, że gdy wyszedł jako limitowana edycja, się cieszył, bo przypomniał go stare czasy. Co wy o tym piwie sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Ostatni odcinek Piwko z Bolkiem zrobił tyle wyświetleń, czyli sporo, i dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli macie ciekawe pytania, zadawajcie je tutaj pod tym filmem. W sobotę po 10 tygodniach otworzyłem moją nalewkę, odlałem wszystko. Te śliwki se trochę wpierdoliłem i wlałem 200 ml spirytusu. I muszę wam powiedzieć, że ta nalewka jest naprawdę mocna. Niektórzy mówią, że się nie robi tak nalewki, ale szukałem tam na internecie prosty sposób na nalewkę i koleś to nazwał nalewką, więc kurwa mówię, że to jest nalewka i chuj. Pomimo tego, że ma 50%, czy tak chuj wie tak naprawdę ile to ma. Wyszło mi naprawdę dobrze, ale wydaje mi się, że cukier wystaje, gdy nalewam do butelki, czy tak, czy obojętnie gdzie, bo właśnie się robią takie ślady jak po soku malinowym, czy tak, więc coś zrobiłem kurwa nie tak. Chyba dlatego, że nie mieszałem, albo się po prostu ta cała śliwka kurwa rozmieszała. Jak widzicie, ma dosyć ciemny kolor, ale stestowałem to wszystko i smakowało naprawdę fajnie. W sumie to mogę wam pokazać, jak ja to piję. Nie będę teraz szukał jakoś kieliszka, po prostu tak wypiję. Smak tej śliwki się połączył razem z salsa dipem, bo tutaj był salsa dip. No nie ma tutaj dosyć dużo tego. Tutaj mam więcej. Tutaj mogę wypić. O kurwa, dobre. Te śliwki zostawiłem tylko w tych małych pojemniczkach, bo szkoda mi było je po prostu wyrzucić. Zacznijmy z pierwszym pytaniem. Bolo bolo, I just found your channel because of the Santino situation. I understand Polish pretty good. How do I improve my speaking when I don't know any Polish people to talk to? Oh man, it's hard to say. I had the same situation, not like that, you know, I have Polish parents, but when I start the first time speaking Polish with another people than my family members, I started making YouTube videos in Polish, but you know, I have Polish experience. When you know some words and you think that you can start a conversation in some video games, I prefer you to play Counter-Strike and talk with people and searching some Polish servers. I had good experiences with that. I talked to them and said, you know guys, I'm from Poland, but I live in Germany a couple years, since I was 5 years old. And then these guys understand and said, yeah, okay, rozumiem ciebie i this thing, you know. And the second option is, move to Poland. I know say that you must live in Poland, but you can visit on holidays or something Poland and just searching people to talk with them, you know, like Baltic and these things. But when you don't like Baltic Sea because it's cold, you can move to mountains. There's also cold, but only on the big mountain. Siema bolo, a jadłeś kebab od Podolskiego? Nie jadłem, bo jestem z Berlina. W Kolonii byłem już kiedyś, mówiłem chyba nawet o tym, ale byłem tam tylko ze względu wycieczki takiej starej pracy, ale mniejsza z tym. Wtedy tego kebaba po prostu nie było, ale chętnie bym spróbował, lecz od Polaka, Niemca, kurwa, kebab, nie brzmi to dobrze. Aczkolwiek uważam, że w Polsce Polacy robią najlepszego kebaba. Znaczy jest to tak w moim rodzinnym mieście, nie wiem jak to jest w innych miastach w Polsce, ale z tego co ja wiem, to w berlińskich knajpach kebabowych imbisów czasami już na sam start wiesz, że ten kebab nie będzie dobry, jak lokal wygląda tak, ale tak zawsze często wygląda kebab w Niemczech. No ale muszę wam powiedzieć, że gdy był COVID, to się trochę bałem tego COVID-a oczywiście, nie? Bo media naprawdę zastraszały każdego. Wie, że nawet nikt nie chciał iść do tych kebabów. Naprawdę nikt tam nie chodził, kurwa. Było też zabronione później pójść, ale ludzie w Niemczech zaczynali jeść zdrowo. Bolo, czy to prawda, że Mikołaj to świąteczny dealer smakołyków? Ty kurwa, faktycznie. Rosjanie kurwa na Syberii piją ciągle wódę i tak, nie?
To jak te pingwiny wytrzymają? Ja wątpię w to, kurwa, że te futra jakoś tam naprawdę dobrze trzyma ciepło. Może być, kurwa, że piją wódkę. Może być, kurwa, że Polacy czy Rosjanie nie wymyślili, kurwa, wódki, tylko to byli pingwiny. Jeżeli chodzi o Mikołaja Świątecznego, to myślę, że on jest pijakiem i złodziejem. Co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Nie no, kurwa, niestety mi się kamera wyłącza, więc nie mogę na następne pytania odpowiadać. Nie mam też tyle czasu, żeby nagrywać ten film, więc musicie niestety z tym żyć. Dajcie znać w komentarzach, o czym następnym razem mam mówić. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie piwko bolo. Obserwujcie mnie na Instagramie b0e3k, wbijajcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. Życzę wam miłego wieczoru lub dnia, zależy od której wy to oglądacie.